Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim włączyło się w ogólnopolską akcję Razem na Święta. W jej ramach uczniowie wspólnie z gronem pedagogicznym szykują paczkę świąteczną dla potrzebującej koleżanki. Nie od dziś wiadomo, że sędziszowski ogólniak lubi pomagać i zawsze chętnie dołącza do grona wspierających tych najbardziej potrzebujących. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są do tego doskonałą okazją. W placówce ruszyła akcja Razem na Święta, ale nie tylko. Przygotowujemy dary, chcemy sobie taką świąteczną paczkę zorganizować dla wielodzietnej rodziny, rodziny uczennicy naszej szkoły, więc z nami związanej. Dary składają i nauczyciele, i uczniowie, więc mamy przygotowane, jak Państwo widzą, specjalne miejsce na to. No oprócz tego jeszcze współpracujemy z organizacją Zupełne Dobro, to znaczy współpraca, po prostu chcemy wspomóc działalność tej organizacji. Ona obejmuje pomocą wykluczonych, bezdomnych. Chcemy ich też wspomóc, zbieramy na te potrzeby odzież, głównie jest to odzież męska. Szczegółowe informacje są na naszej stronie facebookowej, na stronie szkoły. Jeżeli Państwo chcieliby dołączyć, to zachęcamy oczywiście. Pomóc może każdy, kto chce uczynić czyjeś święta szczęśliwszymi. Na ogół jest to w ramach naszych uczniów i szkół i naszych nauczycieli, pracowników, ale jeżeli ktoś na przykład chciałby dołączyć do tej akcji, chociażby zbierania tej odzieży, to czemu nie, bardzo prosimy. Mamy tutaj też takie miejsce na to, więc można się dołączyć. W ramach akcji Razem na Święta zbierane są m.in. żywność, środki czystości, koce i ręczniki. Oprócz tego społeczność szkolna chce wesprzeć rodzinę koleżanki finansowo, dlatego też wszyscy chętnie dzielą się drobną sumą pieniędzy. Placówce gratulujemy tak sporej grupy młodzieży i nauczycieli o dobrym, otwartym na pomoc drugiemu człowiekowi sercu.